Wielobarwny, egzotyczny tłum na stadionie Sir John Guy's w Port Moresby to najwierniejszy obraz Papui Nowej Gwinei. Prawie 30 lat po wizycie Jana Pawła II w rytmie tamburów i plemiennych śpiewów 35 tysięcy wiernych stąd, ale i z wielu innych krajów Oceanii entuzjastycznie powitało papieża Franciszka. Wędrowali czasem przez kilka dni, aby dzisiaj w tym szczególnym dniu być tutaj wszyscy razem w stolicy Papui Nowej Gwinei. Przybyli z najbardziej odległych regionów kraju po to, aby wsłuchać się w słowa papieża, ufając, że da im siłę i pozostawi przesłanie nadziei i pokoju. Uroczysta niedzielna msza święta miała wiele elementów lokalnych, ukazując ogrom tradycji i rytuałów, które stoją u podstaw kultury papuaskiego narodu. Nie zabrakło czytań w języku Tok Pisin, kreolskiej mieszance opartej na angielskim, a zarazem jednym z ponad 800 lokalnych języków. Eucharystia była kulminacyjnym momentem trzydniowego przystanku papieża w najliczniejszym kraju Oceanii, w którym 95% z 11-milionowej populacji stanowią chrześcijanie, a 30% jest wyznania katolickiego. Według mnie to bardzo ważne dla każdego katolika, mieć możliwość zobaczyć papieża. Wierzymy, że on jest przedstawicielem Chrystusa na ziemi. Powinniśmy przyjść na spotkanie z nim, jeśli tylko mamy taką szansę. Misjonarze, którzy dotarli tu nad południowy Pacyfik pod koniec XIX wieku, prowadzą często w głębokiej dżungli parafie i służą jako wsparcie duchowe, ale nie tylko. My mamy u nas misjonarza. To ojciec Fejtis, który przyszedł do naszej parafii. Postawił budynek kościoła, szkołę i szpital. Myślę, że to bardzo cenne, bo misjonarze przychodzą, tworzą strukturę edukacji, opieki zdrowotnej. To nie tylko kwestia wiary, prawda? To prawda. Oni przybyli do nas, by zbudować szkołę, szpital, kaplicę. A potem przyszedł lokalny kapłan i teraz on to prowadzi. Zarówno szkołę, jak i szpital i kościół. Budowanie kościoła w Papui Nowej Gwinei było procesem długim, żmudnym i pełnym wyzwań, o czym pod koniec mszy świętej pod przewodnictwem papieża mówił kardynał John Ribat, arcybiskup stolicy. Wspominał wielu męczenników, którzy oddali swoje życie za kościół w Papui. Za nami bardzo trudne i ciężkie czasy, nie pozbawione przemocy, morderstw, niszczenia mienia i klęsk żywiołowych, które powodowały śmierć misjonarzy, podkreślił papułaski purpurat. Teraz stąd, z serca Oceanii, w niebo i w świat, niosło się donośne wołanie papieża Franciszka przeciwko wojnie i karygodnym błędom w traktowaniu środowiska naturalnego, które w Papui ma swój wręcz rajski wymiar. Pokój dla narodów i stworzenia, nie dla zbrojeń i eksploatacji ziemi, z naciskiem wołał papież. Dzień wcześniej na spotkaniu z około 300 przywódcami politycznymi, religijnymi, ambasadorami, biznesmenami oraz przedstawicielami świata kultury Franciszek przypominał o odpowiedzialności wynikającej z niezwykłego bogactwa kulturowego i naturalnego tego archipelagu i podkreślił potrzebę zrównoważonego i sprawiedliwego rozwoju, który promuje dobrobyt wszystkich, nikogo nie wykluczając. Należy powstrzymać przemoc plemienną, która powoduje wiele ofiar i zaburza pokój. Liczymy na to, że przyniesie nam pokój i pomyślność dla Papui. Mamy tyle sytuacji kryzysowych, walki plemienne, problemy ze środowiskiem, zmianami klimatycznymi, z naszym rządem. Czekamy na zmiany dla Papui Nowej Gwinei i liczymy, że będzie jak najlepiej. W słowach homilii papież podkreślił to, co najważniejsze – otworzyć się na Boga, na naszych braci i siostry, otworzyć się na Ewangelię i uczynić z niej kompas naszego życia. I wołał do wsłuchanego w jego słowa wielobarwnego papułaskiego ludu – odwagi, nie lękajcie się Papuasi, otwórzcie się. Otwórzcie się na radość Ewangelii, otwórzcie się na spotkanie z Bogiem, otwórzcie się na miłość waszych braci i sióstr.
Podczas trzydniowej pielgrzymki do Papui Nowej Gwinei Franciszek zgodnie ze swym pragnieniem jako pierwszy papież w historii udał się także do maleńkiego Vanimo, gdzie od lat posługują misjonarze z Argentyny. Papież poleciał tam dosłownie na kilka godzin, zabierając ze sobą prawie tonę różnego rodzaju darów. Łącznie było to 8 walizek, które zawierały różnego rodzaju lekarstwa potrzebne, zwłaszcza żyjącym w dżungli dzieciom, oraz inne artykuły pierwszej pomocy dla ubogich i misjonarzy, takie jak żywność i przybory kuchenne i domowe, niezbędne do przechowywania jedzenia i jego ochrony przed zepsuciem i atakiem owadów. Nie zabrakło także zabawek dla miejscowych dzieci i szat dla ministrantów. Opuszczając ten piękny, przebogaty kulturowo i duchowo kraj Oceanii, papież Franciszek pozostawił mieszkańcom przesłanie odwagi i nadziei, które następca Piotra 30 lat po świętym Janie Pawle II kierował do tej tak odległej ziemi na środku Oceanu Spokojnego. Na to oddalenie Bóg odpowiada czymś zupełnie przeciwnym – bliskością Jezusa, który staje się waszym bliźnim, mówił papież. Sport Moresby w Papui Nowej Gwinei, Magdalena Wolińska-Riedi, EWTN Polska.